Otóż to. Starą, spleśniałą, spóźniającą się chubą. Bawią, śmieszą czasem nawet do łez, wytykają wady, liczą 9 lat. To kabaret Ani Murmru. Na początku działalności twórcy grupy nie marzyli o występowaniu na scenie kabaretowej. Mieli inny pomysł na życie. Na początku wydawało nam się, że jesteśmy najbardziej stworzeni, żeby być stripteaserami, ale okazało się, że jednak nasze rozbieranie się wzbudza salwy takiego śmiechu, że zostaliśmy kabareciarzami. Pierwszy kabaret powstał we Francji w 1881 roku. Pierwszym polskim kabaretem był Zielony Balonik, założony w 1905 roku. Pisał do niego Boi Żeleński, tworzono szopki satyryczne, w których udział brały znane postaci życia politycznego i kulturalnego początku XX wieku. Współczesne znane kabarety to m.in. Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani Murmru, Grupa Rafała Kmity, Halama, Klika, Koń Polski. A który z polskich kabaretów, zdaniem Marcina Wójcika i Michała Wójcika, jest najlepszy? Naszym zdaniem najlepszy kabaret jest Kabaret Moralnego Niepokoju. No bo lubimy się nawzajem, śmieszy nas przede wszystkim. Taki, to jest dobry kabaret. My nigdy nie, jakby nie robimy gradacji kabaretów. No, jest mnóstwo kabaretów, które są dobre, śmieszne i niech tak zostanie. Kabaret Ani Murmru gościł w Kielcach z dwoma przedstawieniami. Zainteresowanie występem było tak duże, że publiczność ledwie mogła pomieścić się w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury. Portal Informacji Kulturalnej też tam był i za naszym pośrednictwem kabaret Ani Murmru przekazuje pozdrowienia. 3, 4. Pozdrawiamy. Portal Informacji Kulturalnej. O.